Cześć kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z haulem z Shein'a i powiem szczerze, że jakoś tak się spodziewam, że tych rzeczy będzie więcej, ale jakoś nie ma ich zatrważająco dużo. Także co, zróbcie sobie coś ciepłego, zimnego raczej chciałam powiedzieć do picia i zaczynamy. Pokazuję wam, dlatego że ja ostatnio mam taki etap w swoim życiu, gdzie naprawdę mało rzeczy i mało sukienek i tak dalej mi się podoba, mimo tego, że ja totalnie kocham sukienki, to ostatnio tych sukienek jakoś tak mało zamawiam i w ogóle mało rzeczy mi pasuje. Czekajcie, ustawię was tak bardziej. Czekajcie. Proszę, dajcie mi chwilę, ok? Tak jakoś lepiej was postawię. Kilka perełek, właściwie to dwie sukienki takie wyczaiłam. Ładne, ale no poza tym, tak jak mówię, bardzo mało rzeczy mi się podoba po prostu. Znaczy może tak, podoba mi się dużo, ale nie wszystkie na mnie ładnie leżą i nie wszystkie mi się podobają. No ale cóż, zacznijmy. Pokazuję wam już, co kupiłam. Zacznę od butów. Zdecydowałam się, słuchajcie, zamówić sobie klapki i zdecydowałam się na takie klapki. Ja przepraszam was, bo ja już w nich chodziłam, dosłownie chwilę przed chwilą w nich wróciłam, ale to są takie klapki właśnie ze złotymi paskami i w ogóle na Shein jest taka masa butów, że ja się nie spodziewałam, że aż tyle ich jest i to są akurat klapki w rozmiarze 36, oczywiście są moje. Właśnie ja się zdecydowałam na kolor złoty, one są w różnych kolorach, natomiast są bardzo wygodne, bardzo fajne i po prostu je polecam. Będę wam pisać tutaj ceny. Z jednej strony ta większa cena to będzie prawdopodobnie tu. To będzie cena, która po prostu producent deklaruje, a tu będzie cena, którą zapłaciłam za daną rzecz. Kolejna rzecz jest to sukienka. Sukienka, którą mam na sobie, zdecydowałam się, że ją ubiorę, żeby po prostu od razu zaprezentować, jak ona wygląda. Ta sukienka jest przepiękna i ja od momentu, kiedy ją zobaczyłam na modelce, wiedziałam, że ona jest po prostu przepiękna i ją chcę. I to jest, słuchajcie, sukienka, która wygląda tak. Tutaj na górze jest biała po prostu, ma taki typowo jaki? Ażurowy styl, a na dole jest odcinana i ma taki plisowany, znaczy o taki materiał. Z tyłu jest zawiązywana, już wam pokazuję. Wygląda ona tak, już się dalej nie rozpędzę, ale wygląda tak i z tyłu wygląda tak. Wygląda naprawdę ślicznie i to jest jedna z tych takich nielicznych rzeczy, które mi się w tych ostatnich miesiącach spodobały, dlatego że ja kiedyś zamawiałam jak popieprzona, a teraz naprawdę dosyć sporo rzeczy odrzucałam, że tak powiem. No i tak ona się prezentuje. Bardzo ładna. Tutaj cena producenta, tutaj cena, którą zapłaciłam, ale zapłaciłam za nią około 50 zł, tak mi się wydaje. Kolejna rzecz to jest jeszcze jedna sukienka, którą zamówiłam. I sukienka, którą zamówiłam, wygląda tak. Bardzo mi się spodobała również na modelce. Ja dokładnie tą samą sukienkę, tylko w takim pudrowo-różowym kolorze, zamówiłam w tamtym roku. Natomiast w dniu, kiedy tylko się w nią ubrałam, to uplamiłam całą sukienkę klejem super glue i nie dało się tego zmyć i sukienka poszła po prostu do śmieci. Dokładnie to był ten sam model, ten sam fason sukienki, tylko ja tutaj znalazłam akurat właśnie taką w kwiaty. Oczywiście kwiaty to jest totalnie mój styl, więc jakby nikt nie jest zdziwiony. Biała w takie właśnie fajne, bardzo grube kwiaty, rękawy, bufki. Tutaj ma taki fajny, regulowany dekolt, co też jest super. Na boku ma zamek, więc też wszystko ładnie wejdzie. Na dole falbana. Bardzo fajna i ja z nią super zapłaciłam cenę. Tutaj zobaczycie, ile ona kosztuje, a tutaj oczywiście cenę. Ale naprawdę bardzo mało za nią zapłaciłam. Około 40, nawet 30 chyba, 5 czy 32 zł. Więc uważam, że cena atrakcyjna. No i sukieneczka wygląda bosko. Nie będę tutaj teraz jej ubierać, bo ona chociaż z kamery. No w każdym razie może na końcu wam przymierzę i wam pokażę, jak w niej wyglądam, ale no tak ona się prezentuje i to jest rozmiar M. Dalej mam staniki.
Stoniki takie dwa samoprzylepne. Te stoniki już to trzeci rok z rzędu, kiedy ja te stoniki zamawiam. Tylko zawsze zamawiałam z innej firmy. Raz zamawiałam gdzieś na jakiejś stronie, drugi raz zamawiałam na Allegro, teraz trzeci. To są stoniki, które u mnie przez całe lato tylko one są. Nie ma innych stoników, ja innych stoników już nie uznaję w lato. Dlatego, że te są po prostu fajne, je się przykleja do biustu i one się trzymają. Oczywiście fakt faktem trzeba je często wymieniać, bo takich staników po prostu zużywamy dużo. Ale no tak kilka razy na pewno taki jeden stanik ubierzecie. A ja, one kosztują 20 zł. To już mogę powiedzieć bez pisania, 20 zł. Około 25, powiedzmy 20 w promocji, nie? Więc tutaj spoko, więc za tą cenę ja po prostu, jak będę robić kolejne zamówienie, to sobie dorzucę do zamówienia i tak będę zamawiać przez całe, na cały czerwiec, lipiec, sierpień i może kawałek września, bo one są świetne do sukienek. Jak ubieracie sobie taką sukienkę, to niekoniecznie, ale jak na przykład ubieracie taką sukienkę z takim tym, to posłuchajcie, to jest rewelacja, także to jest naprawdę super. Ja, słuchajcie, sobie jeszcze przypomniałam, że mam dwie bluzki, które sobie zamówiłam, już wam pokazuję jakie. Pokazuję wam jedną, bo jedną na pewno mam w praniu. Jest to, już wam pokazuję, sorry, że tak chaotycznie, ale jakoś dzisiaj się nie mogę w ogóle skupić, a już nagrywam trzeci filmik dzisiaj, więc tak. To są takie bluzeczki. Te bluzeczki kosztowały, ta konkretna kosztowała 15, drugą mam taką samą, tylko że w kolorze takim trochę niebieskim, jakby niebiesko-zielonym, i ta druga kosztowała, one kosztują ogólnie 39 zł. I to jest cena regularna, natomiast no, kosztują mniej, ta na pewno była za 19 przeceniona, więc jakieś 15 zapłaciłam. Ogólnie ja za dwie koszulki zapłaciłam 40 zł, więc powiedzmy, że po dwie deszki za sztukę. Jest masa kolorów, ja wybrałam białą, zwykłą, klasyczną, bo biała, słuchajcie, coś mi się tutaj... Sorki, ale drzwi mi skrzypiały i się przestraszyłam, że ktoś mi łazi. W każdym razie, tak wygląda, zwykła, klasyczna, biała, właśnie z takim ażurkiem. I ja planuję jeszcze zamówić na pewno kolor niebieski, na pewno kolor liliowy i na pewno miętowy. Ale jest jeszcze czarna, jest po prostu przeróżne są kolory. 35 zł kosztuje w cenie regularnej, a po promocji zależy, ale myślę, że około 30 zł. Ja tak jak mówię, dwie zapłaciłam 40 zł, tylko że ta jest akurat biała tańsza, więc no myślę, że około 50 zł za dwie zapłacicie, ale no i nawet gdybym miała co miesiąc, no jakbym miała co sezon wymieniać, to uważam, że jest spoko cena, bo one kosztują w granicach no te 25 zł powiedzmy za koszulkę, to jest naprawdę małe pieniądze. I mam jeszcze tak jak mówię, taką, takim niebiesko zielonym kolorze, ale niestety jest w praniu, więc wam jej nie pokażę. Właśnie się pierze, więc nawet jakbym chciała z brudów wyciągnąć, to się nie da. Kolejna rzecz to marynara. Marynara taka bardzo lekka, właśnie w pepitkę. Bardzo mi się spodobała, ona też kosztowała jakieś 5 dych bodajże. Jest bardzo lekka, fajna, zwiewna, cieniutka. Na rękaw 3/4, taki z, jakby z... ściągnięty. To jest rozmiar M. Ma delikatne poduchy, ale to są tak delikatne poduchy, że one w ogóle praktycznie nie przeszkadzają w takim codziennym używaniu. No i wygląda to tak. Jest bardzo fajna, też fajnie ją na przykład do tej białej bluzeczki, którą wam pokazywałam wcześniej, do tego to czarne spodnie i naprawdę jest to mega elegancki styl, a też mega po prostu szybka stylizacja i ładnie wyglądająca i nie wymagająca jakoś za bardzo od nas myślenia właśnie co ubrać i tak dalej. Co tu jeszcze mogę wam pokazać? Koszula kolejna, to jest po prostu zakup, z którego jestem bardzo zadowolona i koszula, którą tak naprawdę noszę bardzo często, jak tylko jest troszeczkę chłodniej, tak wiecie, na koszulę idealnie. Koszula w taki fajny wzór, nie wiem jak mogę go określić, takiego lamparta, w kolorze brązowym. Ja mam akurat rozmiar L40, ale ja sobie specjalnie wzięłam większą, o rozmiar większą, dlatego że ja chciałam mieć taką luźną, po prostu dużą tą koszulę i taki efekt uzyskałam i ona idealnie wygląda, słuchajcie, taka luźna, wciśnięta w spodnie z przodu, no wygląda bosko.
Słuchajcie, jak krój jest piękny, kolor jest piękny, wszystko jest piękne w niej, naprawdę. I ona wygląda cudownie do zwykłych czarnych spodni i do paska. Wygląda po prostu majstersztyk, także mega. No i tak to wygląda. Jest po prostu z takim ładnym wzorem. Także tak to wygląda, naprawdę polecam. Wiele razy w niej byłam i wiele, wiele razy... Już się w niej prezentowałam i naprawdę bardzo mi się podoba to, jak ona po prostu wygląda. I tutaj przed ostatnią rzeczą, którą kupiłam, naprawdę mówiłam, że tego jest mało, znaczy mało. No rzeczy sporo wielkościowo, ale no jakby do pokazywania mało. To jest taka bluzeczka. Ja w ogóle to i tą sukienkę białą w kwiaty kupiłam na jakiejś mega wyprzedaży. I to jest bluza, którą zamówiłam jeszcze w okresie, jak było tak trochę chłodno. Wygląda ona tak i ja tak ją lubię, bo ona jest naprawdę mega fajna. Tutaj ma różowy, czarny i na środku ma taki pas cekinów. Oczywiście te cekiny, zobaczcie, no one odpadają. Tak naprawdę te cekiny poodpadały po trzech, po dwóch praniach, więc jakby tutaj nie spodziewałam się, ale ja za tą bluzę zapłaciłam około 20, tam chyba 3 czy coś takiego złotych, więc no ja też nie spodziewałam się tutaj rewelacji, zwłaszcza wiem, że to są cekiny, a cekiny to są cekiny, tak, więc one prędzej czy później poodpadają. No, także tak ona się prezentuje, jest bardzo ładna i naprawdę nosiłam ją, wiecie, jak było tak chłodniej, ale już można było wyjść w samej bluzie, to zakładałam bluzę, na to dżinsy, znaczy dżinsy, na to bluza i naprawdę szło się w miasto, więc to naprawdę fajna bluza, a jak się zużyje, jak się, o tutaj mam jakąś plamkę, widzę, no to chyba z antyperspirantu, w każdym razie jak się zużyje, to wiecie, wezmę i schodzę po prostu w domu za te dwie dychy, to naprawdę super sprawa. I ostatnia rzecz, kupiona na Shainie, to jest właściwie taki komplet. Ja ten komplet mam w rozmiarze M, L, dlatego że to był ostatni komplet, który był dostępny w Shainie. Już po prostu jest całkowicie wyprzedany, już go nie ma. W cenie regularnej on kosztuje 112 zł. Ja go kupiłam za złotych 50, więc tutaj naprawdę cena mega atrakcyjna. I teraz tak, to jest taki komplet, właśnie taka duża, oversize'owa marynarka w przepięknym kolorze takiego pomarańczy. O, marynara wygląda tak. Ona jest bardzo oversize'owa, taka wiecie, luźna i do tego mamy spódniczkę, która jest dosyć krótka, pięknie wygląda w ogóle w połączeniu, naprawdę mega wygląda ten komplet, do tego czarny t-shirt i naprawdę robi wrażenie, robi super efekt. I ostatnią rzeczą, którą wam pokazuję, to jest rzecz, której zapomniałam wam pokazać w holu lumpeksowym, który nagrywałam chwilę wcześniej i wy ten hol lumpeksowy widzieliście już wcześniej. Zapomniałam wam tej rzeczy po prostu pokazać. Przypomniało mi się, jak zbierałam rzeczy właśnie na ten filmik i stwierdziłam, że pokażę wam tę torbę tutaj. Mimo tego, że ona z Shaina nie jest, no to dołączę wam po prostu do tego filmiku. Mianowicie jest to coś, co kupiłam na lumpie. No ale jest to taka piękna torebka w kolorze białym. Ja w ogóle nie mam białej torebki, nigdy nie w życiu nie miałam, nawet nie pomyślałam, żeby sobie kupić, dlatego że to jest biała rzecz, która szybko się zniszczy, znaczy szybko może się wybrudzić. No ale ją zakupiłam za 3 dychy, więc stwierdziłam, że dobra, biorę. I wygląda ona tak, jest, słuchajcie, biała, ma złote dodatki, złoty taki klip, który się otwiera, w ogóle ja tego nie umiem otwierać, ale o, już wiem jak, już mi mąż nauczył. W środku, no, słuchajcie, jest cała czerwona i zapina się na zatrzask i przede wszystkim ma złoty pasek, który będzie wyglądał po prostu zjawiskowo. Pokażę wam, jak to wisi. Dla mnie jest to... sztos. Dla mnie jest to naprawdę jeden z lepszych zakupów, jakie dokonałam, bo za 3 dychy mam torebkę, którą na pewno będę nosić. Mam kilka torebek w swojej szafie. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o torebki, to ja sięgam po takie rzeczy bardziej, że tak powiem, jak kupuję torebkę, to wydaję na nią większą kwotę pieniędzy po prostu. Nie kupuję torebek za 2-3 dychy, tylko raczej kupuję właśnie takie droższe torebki. Wolę mieć jedną, a naprawdę konkretną, która mnie kilka lat posłuży. Także to. No, i tutaj mamy taką oto torbę. I ona jest
po prostu piękna. I tym oto akcentem dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że dotrwaliście do końca. Jeszcze do mnie idzie jedna paczka z Shina, ale ona dobędzie dopiero za jakieś kilka, jak nie kilkanaście dni, więc tamte rzeczy, jeżeli zostaną, to na pewno zostaną po prostu pokazane w innym filmiku. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!